Panie ministrze, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dzień 28 kwietnia stał się datą, która w swej symbolice przywołuje pamięć o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych. To jednocześnie czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zrobiliśmy i robimy, co w naszej mocy, by nie dopuścić do kolejnych tragedii w miejscu pracy. Wysokie wskaźniki wypadkowości w pracy, jak i analiza kontroli Państwowej Inspekcji Pracy świadczą o potrzebie nieustannego, wspólnego wysiłku na rzecz zapewnienia osobom zatrudnionym prawa do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wyzwaniem strategicznym pozostaje zmiana świadomości obydwu stron uczestniczących w zatrudnieniu, niezależnie od jego podstawy prawnej. Dobra zmiana musi się opierać na uznaniu, że kwestia ochrony zdrowia i życia to wspólny interes. Wspólny interes stron uczestniczących w procesie pracy. Problemy gospodarcze i chęć osiągnięcia zysku nie mogą tłumaczyć braku poszanowania dla wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności obowiązków wobec osób świadczących pracę najemną. Każdego dnia inspektorzy pracy w całym kraju prowadzą intensywne, a przy tym wymierne w skutkach działania kontrolne, prowadzące do usunięcia bądź istotnego ograniczenia zagrożeń zawodowych. Priorytetem Państwowej Inspekcji Pracy dziś w perspektywie jest osiągnięcie na trwale pozytywnych zmian w postaci poprawy warunków pracy oraz przywrócenia standardów ochrony pracy. Corocznie eliminujemy bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia średnio dla 70 tysięcy osób w ich miejscach pracy. Wyzwaniem coraz trudniejszym do pokonania staje się dziś narastający problem wypadkowości wśród osób niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, to jest wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło, w ramach prac społecznych użytecznych lub bez jakiejkolwiek umowy. Sytuacja tych osób jest dramatyczna, bowiem brak ubezpieczenia społecznego oznacza, że w razie wypadku koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany. Skala problemu jest trudna do oszacowania, ponieważ zdarzenia wypadkowe tych osób nie są nigdzie rejestrowane i nie znajdują odbicia w statystyce wypadkowej związanej z aktywnością zawodową. Państwowa Inspekcja Pracy obecnie również bada okoliczności i przyczyny tych wypadków. Nasze dane, choć cząstkowe, wskazują, że z roku na rok przybywa poszkodowanych w grupie osób pracujących bez prawa do ubezpieczenia społecznego. To sytuacja, która wymaga zdeterminowanego wysiłku nas wszystkich na rzecz rozwiązania tego problemu. Od lat konsekwentnie powtarzam, że nie ma możliwości podniesienia poziomu praworządności w stosunkach pracy, w tym poprawy bezpieczeństwa pracy, bez udziału i zaangażowania pracodawców, przedsiębiorców i działań ze strony partnerów społecznych. Jednocześnie podkreślam, a to wynika z mojej ponad 30-letniej praktyki inspektorskiej, że zdecydowana większość spośród pracodawców i przedsiębiorców rzetelnie wypełnia swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. Są to pracodawcy i przedsiębiorcy świadomi tego, że nie da się dziś odnieść sukcesu w biznesie bez inwestowania w kapitał ludzki, gdyż dobry pracownik niejednokrotnie jest wart więcej niż najbardziej nowoczesna maszyna. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi aktywną działalność nadzorczo-kontrolną, jak również prewencyjno-promocyjną, wspierającą pracodawców w ich działaniu na rzecz poprawy i doskonalenia stanu bezpieczeństwa pracy. Nie ustajemy w poszukiwaniach konkretnych i realnych rozwiązań mających na celu usuwanie stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości. Jednym z nich jest wprowadzenie przeze mnie z dniem 1 marca bieżącego roku zasady pierwszej kontroli będącej audytem w formie instruktażu w mikro, małych i średnich zakładach pracy, gdzie poziom znajomości przepisów prawa, w tym przepisów BHP, jest zdecydowanie niższy niż w dużych zakładach. Motywując do wprowadzenia zmian, inspektorzy pracy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie, doradzając i wspierając pracodawcę i przedsiębiorcę w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tworzeniu dobrych rozwiązań. Powiem tylko,
że od 1 marca bieżącego roku inspektorzy pracy przeprowadzili już prawie 800 takich kontroli. W zdecydowanej większości przybrały one, tak jak zakładaliśmy, charakter instruktaży audytu. Wobec około 90% skontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy nie zastosowali ani mandatu, ani nie skierowali wniosku do sądu o ukaranie. Kończąc, chcę raz jeszcze podkreślić, że uzyskanie trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i osiągnięcie stałych, pozytywnych zmian w tym zakresie wymaga wsparcia ze strony parlamentu oraz partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, w tym partnerów społecznych, organizacji i instytucji działających w sferze ochrony pracy w naszym kraju. I takiej poprawy życzę i Państwu, i sobie, w szczególności dla wszystkim zatrudnionym. Dziękuję pięknie za uwagę.